Okej, okay, jedziemy z kolejną misją, tym razem misja druga, Dziupla. Shops are fronts for illegal activity of all kinds. I'm taking a particular interest in this one. The car that tried to run me over is registered to this shop. No, możecie sobie to sami przeczytać albo po prostu go posłuchać. Musimy się po prostu dowiedzieć, kto kieruje Dziuplą oraz wyjść z Dziupli. Myślę, że to nie będzie duży problem dla nas i dla pani Shera. Dlatego startujemy. So, 70 plus bodies, lots of broken windows, and a building now fit only to be condemned. A tragedy of epic proportions, most would say. A pleasant evening at the office for you, though, right? Then you're walking home patting yourself on the back for a job well done when some asshole tries to run you over. Some people just have no respect for human life. You noted the license plate ASM129, but never reported it to the police. They don't bother hunting down murderers, let alone bad drivers. But someone helped you trace the plate, didn't they? So, you found the car was registered to an auto repair shop on 96th Street. It was a chop shop that dealt in stolen cars. A charge the owner's lawyers vehemently deny, by the way. Though the owner himself no longer seems to be among the living. A hundred cars a day are stolen in New York. Most are brought to chop shops and taken apart in 30 minutes. Parts are untraceable, sold to repair shops everywhere. It's a dirty business run by scum. Carjackers are the worst. A woman was ripped out of her red convertible last night and shot dead. So chop shops are on my mind, especially this one. Plates on the car that almost ran me down. I traced here. Thought I'd pay a visit. A kuku. Czyli widzicie, wygląda to troszkę... Ojej, już do mnie strzelają. W ogóle już zauważyliście może to. Nie rób mi tak brzydko. A, bym się nabrał. O, tutaj mam kogoś przesłuchać. Nie trafiłem, no. No, dziękuję. Ty brzydalu. No. Tam jest gościu, którego mam przesłuchać i już go idę... Co ty tu robisz? Czy ktoś tu jeszcze jest? Czy ja mogę go zabić? Ja chyba mogę... O, właśnie. Dobrze, że się po... A, nie poddałeś się, no cóż. No, teraz się dopiero poddał. W ogóle ta... Jak widzicie, te misje to są takie retrospekcje właśnie przy przesłuchaniu Franka Castle. On się oddał w ręce policji. No co tam, kolego? Masz coś mi do powiedzenia? Na pewno masz. Cóż bym tutaj ci mógł zrobić? Duszenie. No, mów, mów. Mów, mów. No. Czy wy też widzieliście tamten koleś? W prawym górnym rogu robi dziwne miny, a on podobno nie żyje. Dziwna sprawa. No cóż, nie jesteś mi potrzebny. Dzięki. Wezmę sobie... Mogę sobie wziąć, czy ja mam? Mam pistoleciki. Spokojnie. Ale ja lubię shotguna. Idziemy do następnego pomieszczenia. Otwieraj. Ciekawe, czy mi się uda. Hehe, patrzcie. Aha, coś tu się stało. No i kurde, i pupa. No i chyba nie będzie mnożnika w mnie tutaj. O, ty niezdarny gnojku. Ach. Czy ja mogę zmienić teraz broń? Nie mogę, jak go trzymam, to nie mogę. Dobra. W takim razie... Ojej, z shotguna mnie tu jedzie. Ja cię też pojadę.
dziękuję. Czy ktoś mnie z... A, patrzcie, tam jeszcze jest jeden scumbag. Czy ja cię dojadę z shotguna? Jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? Chodź. Do widzenia. I ty już mi nie jesteś. Czy... A, ty jesteś jakimś cywilem, to cię nie będę zabijał. To sobie przereloadujemy. Mogę podnieść dwa... Jaki las na dzielni! Dwa shotguny! Będzie się działo. Dobra. Mamy tutaj do przesłuchania jednego kolesia. O, i mamy przy okazji specjalne przesłuchanie. Tutaj tyle się baseboli na ziemi szlaja. Specjalne przesłuchanie. Co mi powiesz, kolego? Nie puszczę cię. Mogę go puścić wolno? No niestety cię nie mogę. Jakbym chciał, nawet to nie mam takiej opcji. Trudno. Mówi się trudno i płynie się dalej. Okej. No patrzcie. Chciałem przereloadować. I niestety się nie da. Okej. Czy coś tutaj jest fajnego? Czy mogę tu wejść w ogóle? Mogę wejść. O! Szuflada, amunicja plus jeden. Tutaj nic ciekawego. O, idziemy dalej tędy. Ty, gdzie ty biegniesz? No, tak myślałem. Porozmawiajmy ze śliczynką. Dobrze, nie zabijecie. They kill people, steal their cars and sell the parts. No. How could you not know? Powiedz. Find another job. I'm shutting this place down. Zamykamy to miejsce. To mi się podoba. Gdzie on chciał uciec? Tu są jakieś drzwi. Tu jest zamknięte. Dobra, w takim razie idziemy tędy. You piece of shit! Give me my soda! Stop beating, son of a bitch! No patrzcie, no. No jasny gwint. Coś tu się zepsuło. Dobra, wiecie co? Zmienię sobie... Co ty tutaj robisz mi, ty brzydalu? No, nie trzeba było tu przechodzić, okej. Widzieliście? Chciał do mnie rzucić tym. Chciał we mnie rzucić telewizorem. Zostaw ten telewizor, bo sobie zrobisz krzywdę, dziecko. Szkoda, że tutaj nie ma systemu osłon, nie mogę się schować. Mogę podnieść telewizor. Mogę podnieść telewizor i w nich rzucić. No, wychyl główkę. No, one little shot. Hit me with your best shot. Ktoś... Ojejejejejej. Bo nam mnożnik się zepsuje. A tego byśmy nie chcieli. O, ty brzydalu! No dobra. Niech i tak będzie. Let it be, let it be. Nie będę wam śpiewał, sorry. Tak mnie naszło. Butelką? Nie chcę nikogo butelką uderzyć, bo jeszcze bym zrobił komuś krzywdę. Nie wolno w nikogo butelką rzucać, pamiętajcie. Big shop. Plenty of targets. Plenty of bullets. No, czyżbym mógł tutaj na kogoś coś spuścić? To mi się podoba, najbardziej mi się właśnie podoba zrzucić coś na kogoś. Być może jest tutaj taki tajemniczy przycisk, dzięki któremu moglibyśmy komuś zrobić kuku. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Seto, a ty dostaniesz headshota. Nie dostałeś. No, co za brzydal. Czemu ty nie chcesz dostać headshota? O, a ty chcesz. No, i to mi się podoba. Kto tutaj do mnie strzela? Gdzie wy jesteście? No, gdzie wy jesteście? Czy ja mogę stąd zejść? O, super. Zejdziemy sobie kulturalnie po drabince. Szybkie zsunięcie. To mi pasuje. Uuu, dużo was tu jest. Chodź. O nie! Dlaczego ja zawsze chcę...
drugim przyciskiem chcę przereloadować, znaczy strzelić z drugiej ręki, a tu się niestety nie uda. Gdzie mi tam uciekasz? Tu jeszcze jakiś był jeden delikwent. No polazł z tym shotgunem gdzieś tam daleko. Spoko. Wychyl jeszcze raz głowę. Nie chcesz wychylić? Nie wychylaj. Patrzcie, tutaj przyszedł przyjemniaczek. Dzień dobry. Jeszcze jeden biegnie. No stary, to nie jest, kurde... Max Payne! O ty! Patrzcie, jak się rzuca. No nic. To musiało być chyba ładne, jeżeli grze się to podobało. Reload. Nie no, troszeczkę tutaj zlamiłem, mogłem to jakoś lepiej rozegrać. No ale nie ma się co czarować. Jednak w tej grze... Czy ja podniosłem Uzika? Nie podniosłem Uzika, bym bardzo chciał Uzika. Zamiast shotguna... G-zamiana... Nie, to było zamiast tych. Zamiast pistolecików jest Uzik. No... Dobra, niech będzie. To w takim razie będę się posługiwał shotgunem i Uzikiem. No, trzeba go zebrać, żeby mieć jakieś... Później odblokowane właśnie. Odblokowaną właśnie tą broń. Mamy naładowany pełen pasek furii. Bardzo ciekawie. Troszeczkę tutaj zlamiłem, mogłem jednak to wykonać tak, by mieć... Cóż to jest? Granaty. Granat ogłuszający. Nim też się rzuca G? Zaraz zobaczymy. Mogę to lepiej wykonać, mieć lepszy mnożnik. No, ale ty się liczy rozpierducha. Go, dalej. No, zamknięte. Wow. Pan z shotgunkiem. Ładnie. Gdzie on tam polazł? Aha. Chyba do tamtych drzwi. Dobra. Poczekam tutaj gdzieś na niego. Tutaj przyszedłeś? Tu polazł. O ty brzyd... Czy mi tutaj ktoś z lewej idzie? Nie. No tak właśnie jakoś słyszałem dziwnie. Czy ktoś tu jest? No właśnie, tak myślałem. Dzień dobry. Ja po Justynę. Justyna po Hankę. Nie ma Hanki w domu? No trudno. Tam jeszcze ktoś się czai. No widzę cię, no przecież... No patrzcie, nie umiem go trafić. No cóż. To trzeba będzie do niego podejść. A, ty się poddajesz, no cóż. Przykro mi to mówić, ale jednak twojego poddania nie uznam. Ciekawe, czy on tam wpadnie. No niestety się nie udało. Sorry, koleś. Niestety się nie udało. Tak to bywa. Kurde, ty... Oho, mogę wziąć dwa uziki? Mogę wziąć dwa uziki! Super. Tędy mogę wejść? Jasne, że mogę wejść. A tędy? Jasne, że mogę. O, już tu na mnie czekają, no. Dzień dobry. No wychyl się. Dziękuję bardzo serdecznie. Czego my tu szukamy? No co nas bijesz? Co w nas strzelasz, ty? Nie wiem też, do czego prowadzą tamte drzwi. Te na wprost. Mam nadzieję, że się przekonamy. Chyba,
że one się jakoś łączą. Na przykład... O, tam jest jeden do przesłuchania. Tam jest jeden do przesłuchania. Już cię widzę, już cię mam. Ojejku. Kolego, kolego, kolego. Spokojnie. Jupi. Co ty wstajesz? Nie wstawaj. Kto ci pozwolił? Gdzie mi uciekł ten jeden? Gdzie mi tam uciekł? Ja czuję się nieswoje, jak jakiegoś tam zostawiam. Z tyłu. No. Teraz mogę spokojnie... Co tu jest? Patrzcie, ile tu jest zakamarków. Ach, jak rozbudowane... Jakie rozbudowane lokacje. Tu jest specjalne przesłuchanie. Aaa, ciekawe. Co nam powiesz? Nie powiesz? Nie powiesz? Na pewno? Na pewno? Abzium? Abzium? Aha, na pewno wiesz. Carlo Duca, tak? Możemy go wypuścić. Dobrze, to w takim razie idź. No powiedz nam, gdzie to jest. Tutaj, tak? Dobra, czyli tam mamy jakichś ziomków. Ale jeszcze sprawdzę tutaj miejscówkę. O. Nie, na pewno cię nie puszczę. Specjalne przesłuchanie. O, ale dostał. Nie, wcale o tym nie wiesz. Dobrze. Headshot. Reload. I jeszcze sprawdzimy, co jest tutaj. Bo mi nie daje spokoju to, gdzie prowadziły tamte drzwi. A no właśnie, tak myślałem. Dobra. Czyli poszliśmy w sumie dobrze. Od prawej strony ich zaszliśmy. No na pewno. No. Dziękuję serdecznie, że się poddałeś. I tutaj też chyba mam jakieś specjalne przesłuchanie, ale nie wiem, o co chodzi. Co tam jest? Co tam jest? Tam jest jakieś srebro? Czy w ogóle nie wiem? Co to jest? Armory, upstairs, past the garage. Access code is 187. 187. O, o! Nie chciałem! Właśnie to jest tak, jak się za bardzo popchnie myszką. Niestety dostałem minus 250. No tak, to jest jakieś srebro, patrzcie, ma srebrną gębę. Jakiś metal roztopiony czy cu, nie wiem. Dobra, idziemy do góry. W takim razie. Ktoś tu na pewno nas zaskoczy. Tak myślałem. Przyjacielski grubasek. Sam jesteś. No, wychyl główkę, wychyl główkę. No. Wow, 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 wow. 5 razy. Super. Chyba mnie jakoś trafili na pewno. No to nie wiem dlaczego. Jeszcze mam ten mnożnik.